Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego, których zwieńczeniem była popołudniowa defilada wojskowa, odbyły się w Katowicach w związku z 100. rocznicą wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Zapytaliśmy mieszkańców Polski o opinię na temat organizacji wydarzenia w Katowicach. Znaczy, dlaczego się zdecydowaliśmy? No, uważamy, że to jest ważna chwila. Dzisiejszego dnia przyjechaliśmy z województwa lubuskiego, żeby uczestniczyć w defiladzie wojskowej. I jesteśmy dumni, że w naszym kraju coś takiego jest. Czyli rozumiem, wcześniej też panowie uczestniczyli w defiladzie, tak? Nie, pierwszy raz. No i pierwszy raz w Katowicach, to dobry pomysł? Uważam, że tak, że trzeba zacząć, kiedyś trzeba zacząć. Planowaliśmy wcześniej jechać na Marsz Niepodległości do Warszawy, no ale jak to w życiu się poskładało, różnie nie byliśmy, także chcemy zacząć tu od Katowic, od defilady, od tych święta wojska. Zapoznali się panowie z programem imprezy? Tak, zapoznaliśmy się z programem. Później stąd chcemy się przemieścić na defiladę, a później na piknik. No dzisiaj trzeba było nieco wcześniej wstać, prawda? Przyjechać tutaj, skąd? Z Rydułtów, to są okolice Rybnika. Czyli niedaleko, a uczestniczył pan już w defiladzie kiedykolwiek? Nie, jest okazja i wziąłem syna, żeby mu to też pokazać i wstaliśmy o 6 i jesteśmy tu. Dobry pomysł, że w Katowicach? Bardzo dobry, bardzo dobry. Uważam, że Śląsk zawsze był tak troszkę inaczej traktowany, a teraz zauważa się ten Śląsk i bardzo się cieszę, że jest tutaj ta defilada. Ważne, żeby święta jednoczyć się, żeby Polacy byli razem. To jest ważny dzień. Całe wydarzenie, defilada. Warto zobaczyć, warto uczestniczyć i warto być razem w tym dniu. Po raz pierwszy defilada gości w Katowicach dla odmiany, nie w Warszawie. Dobry pomysł? Bardzo dobry pomysł. Moim zdaniem bardzo dobry pomysł i to jest też ze względu właśnie na historię, także można w tym momencie też dla tych, którzy ją znają, którzy pamiętają, którzy się interesują, mogą tutaj poczuć tak klimat i wczuć się może w wydarzenia, które miały tutaj miejsce. Także jeszcze bardziej można głębiej przeżywać takie wydarzenia historyczne właśnie, jeśli jesteśmy w tym miejscu. Także myślę, że pomysł bardzo dobry. Skąd do nas państwo przyjechali na dzisiejsze uroczystości? Z okolic Wałbrzycha. O, czyli trzeba było wcześniej wstać, kawałek drogi. Sporo wcześniej. Pierwszy raz na tego typu imprezie, defiladzie? Pierwszy raz. No jak pani sądzi, dobry pomysł, że w Katowicach? Świetny, dla nas bliżej. I pokazać dzieciakom. Zapoznali się panowie już z programem imprezy? Już wiecie, co będzie nas czekać dzisiaj? To dzisiaj był dla nich spontan. Jeszcze nie, bo ma się spontan, więc... A, czyli mama zrobiła taką niespodziankę, tak? Oczywiście, mama często robi takie niespodzianki. No trudno, żeby nie być. No takie święto narodowe, jeszcze w rocznicę tych wybuchów powstań śląskich, więc jest to szansa, jeszcze tym bardziej w Katowicach, bo jest to pierwszy raz, by chyba nigdy nie było. To jest pierwszy raz w Katowicach, do tej pory defilada odbywała się w Warszawie. Pytaliśmy gości dzisiejszej imprezy, w zasadzie wszyscy przyjechali z Polski. Pan również? No ja z Tychów, no niedaleko. Dlatego skorzystałem z tego, że jest to na miejscu, bo tak do Warszawy to troszkę jest daleko i jest jakiś kłopot, prawda? A zapoznał pan się z programem imprezy? Jak będzie tak, wyglądać? O 12 jest tu rozdanie odznaczeń, medali, później jest o 14 defilada.